Hej, cześć, siemano wam ludzie. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Watch Dogs. Tak, patrz psy. Słuchajcie, musimy opuścić pokój hotelowy. What the fuck? Dobra, 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 ale kurczę, co mamy tu zrobić? Troszkę nikt mi nie. Wokół kryjówki aktywność przestępczą. What the fuck? I'll have to thank CTOS one day. Simple breach of their facial recognition software, and I've got access to everyone's personal details. LOL. Nie wiem, o co tu chodzi. Ale ogólnie spierdoliłem właśnie sygnalizację. Huhu! Poza zasięgiem, what the... Podejrzana o produkcję narkotyków? Serio? Potencjalne przestępstwo. Niech minie tego. Zbadaj terenem przestępstwa. Dobra, może schowajmy tą broń. Poczekajcie, muszę to ogarnąć. Tu mamy jakieś przestępstwo. Dobra. Naszego autka oczywiście nie ma. Mi już zapieprzyli. Dobra. Fajna fura! Coś jak Dodge. No, teraz to mi ta gierka chodzi. Wow, fuck! Co ja zrobiłem? Dobra, chuj tam. Dobra, ale co ja mam zrobić? Jasny gwint. To mi jakąś babkę pokazało. Śledź potencjalną ofiarę. Zauważył mnie. Damn, he spotted me. I can't exactly take him down over a threatening text. Now he'll wait to attack another day. I gotta be more careful next time. Jasny gwint. Kuźwa, w ogóle tego nie ogarnąłem, co trzeba zrobić. Oho. O, telefon dzwoni. Hey, I know, the party started. It's almost over. Where are you? Made me crazy. Jackson's really looking forward to it. Get over here. We miss you. I miss you too. I'll be there. Sorry, Nick. I need to take this. I'll see you soon. Good. You got out. Look, if you need some wheels, give me a call. I'll set you up. Pre-owned cars. You
register yourself at a car dealer? I don't ask questions. This guy gets me any ride I want. And you, if you need it. I just might. How's Maurice? Oh, he's all sunshine and buttercups. I'm gonna dump him at my little dumping place. I need him alive, Jordy. Yeah, alive. Whatever. Goes against your better nature, huh? I'd pop him and be done, but hey, you pay me right, I'll keep him alive as long as you want. I do work for a paycheck. Dobra. Totalnie nie ogarniam tej gry jak na razie. Ale dobra. Auto na zamówienie, odblokuj samochód, coś tam. Dobra, zobaczmy, co to jest. Postępy, drzewko zdolności, statystyki, poradnik, ranking, sesja online, aplikacje, zleceniem online. Auto na zamówienie. Auto na zamówienie. Trzy tysiaki. A ciekawe, czy za to muszę coś zapłacić, czy za odblokowanie? Się zastało. Wow. Nice. O cholera. Zobaczmy, czy mogę na przykład to sobie wybrać. Otrzymuję wskazane miejsce, aby go otrzymać. W sumie tutaj mamy też autko. Przyszkaj schowek lekarstwa, aha. Tutaj to gdzieś jest lol. Dobra, wysiadaj. Nie! Miałeś kuźwa mać wysiąść. Aha, tutaj mamy tą furę. Dobra, tylko tak, co teraz? Co my mamy teraz zrobić? Tu jest kryjówka. O, szybkie podróże nawet możemy robić, nice. Tutaj tak, gra w trzy kubki. Aha, czy jakieś te minigry. Materiały wybuchowe. Dobra, mamy dotrzeć tutaj, kampania. Tu jakieś mamy odblokowanie. Aha. A zobaczmy, co to jest ta wieża. O co z tymi wieżami chodzi? Może nie wiem, będzie lepszy zasięg czy coś. Może więcej będę mógł odblokowywać rzeczy. Dobra, bo ta wieża gdzieś tutaj jest, tak? Jakie można odblokować? Tak się zastanawiam. Na pewno nie kamerą. Znając życie. Zobaczmy. O, hakuj! Tutaj coś mamy. Dobra, nieważne. Serio? Tutaj nie wyskoczysz? Lol. What the fuck? To może być ciekawe. Jak ja w ogóle ogarnę to? Nie wiem, dobra, podnieśmy może to i zobaczmy, może gdzieś się da wejść teraz. Nie no, raczej to nie ma interakcji z tym. No nic, trzeba będzie, widzę, ogarniać, kurczę, te wejścia. Jak tą wieżę odblokować? God damn it. No i co z tym podnośnikiem?
Schakuj, aby podnieść lub opuścić ładunek. Tylko jak ja mam się tam dostać? Jasny chuj. Serio? Ten don nie chce przeskoczyć ewidentnie. To co, olewamy na razie te chyba te wieżyczki. Bo innego wyjścia to ja nie mam. Tutaj, tutaj. Chyba że z tamtego budynku jakoś. Czekajcie, ten wyskoczy? Ciekawe, ciekawe. Kamera mi się raczej nie przyda do niczego. A spróbujmy może tędy wejść. Wejdzie tędy. What the? Jasny chuj. W ogóle nie ogarniam tych wież na razie. Nie wiem, czy jakbym nawet tam wyszedł w sumie. Dziwne, że on w ogóle nawet nie chce tutaj wyjść. No, bez kitu. Nic tu nie ma, nic tu nie ma, kurde, żadnego wyjścia, serio? Tutaj jest coś, ale za wysoko. No co, kurde? Wiecie co, nie mam pojęcia jak na razie. Co to? Serio? Serio? No nie mówcie, że tędy miałem wyjść. Ale jaja. Lol. Kuźwa mać, dobra. Chyba jesteśmy już prawie na miejscu, tylko tak, jak tu się wspiąć? Jak tu się wspiąć? Dobra. Ho, 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 ho! Tu jest jakaś kamerka. Tylko co mi po tej kamerce? Czekajcie, tutaj coś jest. Haha! Zhakuj, aby aktywować podłączone urządzenie. No to chyba już to zrobiłem. Dobra, jest otwarte. Ja pierdzielę, w końcu wlazłem na tą wieżyczkę i odblokowałem, nie wierzę. Uhuhu. Otóż menu postępu. Misje główne, poboczne, śledztwa. Kuźwa, tutaj ile tego jest? Minigry to mnie nie interesuje. Misje główne. Akty pierwszy, drugi, dziesiąty. Ja pierwsze. Zlecenia konwojowe, handel ludźmi, coś tam, coś tam. O kuźwa, ale tego jest. Poboczne śledztwa, kolekcje. Nice. Mapa świata. O, tu mamy bankomat, jak fajnie. Co to jest? City Hotspot.
Dobra, okej, kochani, słuchajcie. Ustawmy sobie może teraz. Nie wiem. Kryjówka, elementy do zebrania. Ciekawe, co to jest to w ogóle? Elementy do zebrania. Apteka, jakieś pierdolamento. A co to za zlecenie jakieś? Mi się odblokowało. Aha. Nie wiem, może spróbujmy to zrobić. Czekajcie, bo wpadłem, kuźwa. Niezłe szambo. Czekajcie, tędy przejdę. Opla. Dobra, spróbujmy jakąś furę podpieprzyć. Tu już widzę coś zajebistego. Tu widzę coś zajebiste. Wow. Nice. Wow, czy ja przejeżdżam przez te auta, czy mi się wydaje? Kurczę, teraz muszę naokoło jechać. Ogólnie powiem wam, że kierowanie mi się niezbyt podoba w tej grze. Jest jakieś takie, kurcze, toporne strasznie. Dobra, czekajcie, bo gdzieś tutaj jest... misja. Co ja mam tu podjechać autem? O Boże! Głowa. Potencjalne przestępstwo. Jak mam wziąć to zlecenie? Tu jakieś przestępstwo mnie w ogóle wykryło. Ja pieprzę. Czekajcie, czekajcie. Włącz legendy, okryj info, wejdź online, nawigacja, dodaj punkt nawigacyjny. Aha, mam, miałem podejść i nacisnąć E. Czy ja wiem, czy takie proste? Dobra, mamy zdobyć jakieś autko. O, Jesus. To bankomat tu mamy, wybierzmy może hajsy. A, zajebiście, trzy koła prawie. Dobra, mamy to. Ja pierdzielę, co to za auto w ogóle? Dobra, sygnalizacja spiełdoczona. Kuźwa, to jest na czas. Fajnie, że zauważyłem. Really? Lol. 24 punkty mam aż przejechać. Ja pierdzielę. W ogóle serio, ludziska, że wiecie, tak kurczę, nie idę fabularnie, ale no muszę poznać tę grę.
Bo bez tego, no to ani rusz w fabule, moim zdaniem. Nie wiem, czemu on w ogóle jeździ po takich jakichś wertepach, no ale dobra. Wow! Nice, po zderzaku. Dobra, ile jeszcze mamy? No, jeszcze troszkę. Czasu mamy troszkę zapasu, także nie jest źle. Wow, czy tyle metrów? W ogóle podczas jazdy mi wyskakuje też jakieś hakowanie, nie wiem czy to ludzi czy czego. Czasami mi FPS-y spadają na łeb i na szyję. Ha! Serio? Sorry. Au. Wow, 3000 nagrody dostałem. Czy mi się wydaje, czy oni mnie gonią? Jasny chuj. Nie, czemu ty wysiadłeś? O Jezu, będę vanem uciekał. Serio. Nie wiem, może te wspomagacze mnie jakoś tam uratują. Tak, zgubiliście mnie. Aha. Łota! Kuźwa, teraz przez pół odcinka będę spieprzał gliną. Bo mam durnego vana. Dobra, jedź. Dobra, to był chyba głupi pomysł, żeby tędy jechać. Mi się coś dziwnie wydaje. I w ogóle głupi pomysł był z tym vanem, żeby go ogarnąć. No dobra. Najważniejsze, że tutaj mamy podłączenie do tego całego systemu. I że mogę coś tam ogarniać, jakieś blokady i tak dalej. Jedyne właśnie, co mnie chyba może w tym momencie uratować. Tylko znaleźć tu kurde czy blokadę. Jebnij mu, dobrze. Jasny chuj. Tak, bramę, hakuj bramę! Czemu żeś bramę nie schakował, ty debilu? Ja pierdzielę. Pierwsza ucieczka przed glinami. I aż mi się gorąco już robi. Dobrze, spychaj ich, tak, dobrze, bardzo dobrze. Spieprzamy. Wow, sam sobie blokadę wpieprzyłem. Cholera jasne, już jadą. Dawaj. Jest! Ucieczka udana! Ooo, jo pieprze! Dobrze, to za te cholerne ucieczki przynajmniej są te jakieś punkty doświadczenia, PD. Tak,
tak jeździć, to trochę bez sensu było. To jakaś w ogóle minigra jest, to jakaś z kartami. Ale tego to nie będę robił na pewno. Dobra, zróbmy sobie może taki mały myk. Pierwszy raz w ogóle. Szybka podróż. Jak to wygląda? Fajnie to wygląda. W kontenerze. Jakieś przechwycone nagrania. Garderoba. I w sumie nic więcej. Ok, koniec, słuchajcie. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie go ocenić, zostawić łapy w górę. No i do zobaczyska w kolejnym. Trzymajcie się, hej!